Na kronikę. Nowy dok dla Stoczni Gryfia w Szczecinie. Minister Marek Gróbarczyk poinformował, że to jedyne racjonalne rozwiązanie dające przyszłość przemysłu stoczniowego. Bez niego nie ma mowy o konkurencyjności na tle innych europejskich stoczni remontowych. Zmiany konieczne są w świnoujskim oddziale Gryfii, której majątek zostanie sprzedany. Wszyscy pracownicy dostali propozycję pracy w Szczecinie. Mimo to opozycja krytykuje działania rządu. To ich decyzje doprowadziły do upadku przemysłu stoczniowego, przypominają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Adrian Nijak. Nowy dok dla szczecińskiej Gryfii ma być nowym otwarciem w historii spółki. Pozwoli remontować dużo większe statki niż obecnie. To jest jedyna droga, jeśli chodzi o rozwój inwestycyjny, a przede wszystkim to będzie największa inwestycja, która kiedykolwiek była w Gryfii, jeśli chodzi o odtworzenie majątku i przygotowanie oczywiście jej do tych trudnych czasów. Według ministra Gróbarczyka kolejne lata na stoczniowym rynku remontowym mogą być bardzo trudne, dlatego konieczne jest dostosowanie firmy do wymagań zleceniodawców. Rynek remontów w przyszłym roku będzie bardzo skurczony, bo wszystkie stocznie w zasadzie, które dzisiaj zajmowały się czymś innym, będą chciały w tym procesie uczestniczyć. Stąd trudna decyzja o sprzedaży oddziału Gryfii w Świnoujściu, w której nie ma możliwości remontowania dużych jednostek. Dok generuje małe przychody, bo liczba małych statków drastycznie spada. Które przedsiębiorstwo, któremu rynek kurczy się do 1/3, nie jest w stanie funkcjonować bez zmienienia profilu produkcji. Ja takich firm nie znam. Gryfia też nie jest wyjątkiem od reguły. W związku z powyższym Gryfia musi zmienić swój profil produkcji. To wywołało ostry atak polityków opozycji, którzy krytykują zarząd spółki. To się w głowie nie mieści, że można sprzedawać srebra rodowe za psie pieniądze, żeby wypełnić bez merytorycznego uzasadnienia głupie, przepraszam, użyję tego słowa, bo takie są i krzywdzące ludzi decyzje zarządu. Bez tych zmian Gryfia po prostu upadnie, odpowiada zarząd spółki. Wszyscy pracownicy ze Świnoujścia dostali propozycję przeniesienia się do Szczecina. Ci, którzy z tej oferty nie skorzystają, otrzymają odprawy i rekompensaty. Postępujemy z najwyższą starannością, jeśli chodzi o ochronę pracowników. W naszej firmie nie było żadnych obniżek uposażeń, pensji pracowników. Co więcej, prowadziliśmy system, pierwszy raz w historii tej firmy, system premiowy. Potwierdzają to zakładowe związki zawodowe. To jest pierwszy zarząd, który proponuje nam utrzymanie miejsc pracy i modernizację tego zakładu. I nie możemy, jak to się mówi, pospolicie łamać, burzyć mostów i później z kim rozmawiać. Przychód z nowego doku w Szczecinie ma być o 40 milionów złotych większy niż generowany obecnie w Świnoujściu. Ta decyzja, którą obecnie podjął zarząd i uzyskał akceptację walnego zgromadzenia, bezwzględnie ma na celu uratowanie przemysłu remontowego, przemysłu stoczniowego w Szczecinie. Zdaniem ministra Gróbarczyka decyzje podjęte w latach rządów PO-PSL doprowadziły Gryfię i Stocznię Szczecińską do zapaści. Dlatego jego zdaniem politycy opozycji nie mają moralnego prawa, by krytykować rząd PiS za próbę odbudowy przemysłu stoczniowego. Osoby, które są odpowiedzialne za taki stan rzeczy w przemyśle stoczniowym, dzisiaj czynią się jej obrońcami. Jednym z głównych atakujących rząd jest poseł Sławomir Nitras. Podnosić się będziemy z tych rządów nieudacznika pana Gróbarczyka i pana Brudzińskiego przez wiele, wiele lat. To ten sam poseł, który w Sejmie był sprawozdawcą ustawy kompensacyjnej, czyli de facto likwidującej Stocznię Szczecińską. Zostanie zrobione wszystko, żeby stocznia, poza może jakimiś tam kadrami, czyli tymi biurowcami, które nie są konieczne, a na które łaszą się deweloperzy na pewno, chociaż tego nie wiem, została sprzedana w całości. W mównicy sejmowej występował i opowiadał, jakie to świetne będzie rozwiązanie, likwidacja stoczni. I tak się stało. Po decyzji Komisji Europejskiej nakazującej stoczni zwrot pomocy publicznej, władze polskie muszą przeprowadzić sprzedaż majątku stoczni. Rząd Donalda Tuska nie odwołał się od tej decyzji i rozpoczął likwidację stoczni. Dobrą minę do złej gry próbował robić ówczesny premier. Ja zjeździłem pół świata i w końcu ze skutkiem pozytywnym. Obiecywał katarskich inwestorów, o których do dzisiaj nikt nie słyszał. Oni byli zadowoleni, że problem mają, że tak powiem, z głowy, że z Unią Europejską, która domagała się likwidacji polskich stoczni, nie muszą się boksować, bo oni bardzo chętnie szli z prądem
Unii Europejskiej. Wtedy stoczniowcom zaproponowano między innymi przebranżowienie, na przykład na psich fryzjerów. Symboliczny pogrzeb stoczni odbył się w 2009 roku za rządów PO-PSL. Koniec naszej stoczni! Zmęczymy was! Zdaniem prezesa Gryfi politycy PO mieli takie samo podejście do stoczni remontowej. Ludzie wyprowadzeni, łącznie ci, którzy na produkcji pracowali, tak zwany outsourcing, przymusowe połączenie ze Świnoujściem właśnie. Remonty, na których wszyscy zarabiali, tylko nie Gryfia. Gryfia była wypożyczalnią doków. Adrian Nijak, TVP3 Szczecin.